W niedzielne popołudnie mieszkańcy Nieporętu wybrali władze sołeckie. Na zebraniu zjawiło się 146 osób uprawnionych do głosowania. Sołtys Halina Okońska przeczytała sprawozdanie z czteroletniej działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. W skład Rady Sołeckiej wchodzą następujące osoby. Halina Okońska, pani Dorota Brzozowska, Anna Sarlej, pani Marzena Kochel, pani Zenobia Powała, pani Danuta Kos, pan Wiesław Smoczyński, pani Maria Gleb, pani Irena Kowalczyk i pani Ewa Zadrożyńska. W czasie czteroletniej kadencji odbyło się 6 zebrań wiejskich i 17 zebrań Rady Sołeckiej. W ciągu 4 lat w sołectwie wykonano następujące inwestycje. 2011 rok wykonanie nawierzchni stróżywa naturalnego na ulicy Stasankowej na kwotę 24 397 zł. Budowa ulicy Husarii na osiedlu Włochy 69 291 zł. Wykonane były prace archeologiczne przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie na kwotę 24 500 zł. 2011-2012 budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Jana Kazimierza na kwotę 4 741 747 923 zł, tym środki unijne 2 238 318 zł. Pani sołtys bardzo skrupulatnie przekazała do wiadomości publicznej, co udało się zrobić w czasie urzędowania, jak zostały wydane pieniądze sołeckie. Następnie ustanowiono komisję skrutacyjną, która przyjmowała kandydatów na sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Zgłoszony został tylko jeden kandydat, obecna pani sołtys Halina Okońska. Komisja rozdała karty do głosowania, mieszkańcy po oddaniu głosu wrzucili karty do urny. Po przeliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej pani Anna Grześkiewicz odczytała protokół z wyborów. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Osób obecnych na zebraniu 146 według listy obecności. Osób uprawnionych do głosowania 146. Osoby, które wzięły udział w głosowaniu 145, głosów kart nieważnych nie było. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę ważnych głosów. Halina Okońska 142 głosy. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną liczbą głosów sołtysem został wybrany Halina Okońska. Gratulujemy pani sołtys, naprawdę wspaniały wynik. Po pierwsze, nikt się nie odważył w tak dużej miejscowości stanąć w szranki z panią sołtys, a po drugie, no, otrzymała naprawdę rewelacyjny wynik. To teraz pani sołtys. Exposé. Ja bym chciała wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować za takie zaufanie. Cieszę się bardzo. Uważam, że będę dalej się starała, tak jak do tej pory. Każdy może się do mnie zwracać z jakimikolwiek problemami, tak jak było. Zgłaszam wszystkie. Dziękuję ślicznie kolegom, przyjaciołom, mieszkańcom, rodzinie. Dziękuję serdecznie. Po zgłoszeniu kandydatów do Rady Sołeckiej zebranie jednogłośnie w sposób jawny przegłosowało wybór tychże kandydatów. Pani Barbara Kopcińska, sekretarz gminy Nieporęt, przekazała informacje na temat programu Okno na Świat, komputer z dostępem do internetu. A jeśli chodzi o komputery i 5-letni dostęp do internetu, nieodpłatny oczywiście, to wczoraj tu właśnie w tej sali było się spotkanie dla Nieporętu, mieszkańców Nieporętu, Białobrzegów i Zegrza, bo staramy się robić takie informacyjne spotkania w różnych miejscowościach, żeby był jak najlepszy, najdogodniejszy dojazd. Powiem tak, na spotkaniu tu było około 100 osób, tak jak prawie jak dzisiejsze zebranie. Wszystko tu firma, która wygrała przetarg, będzie dostarczać te komputery i będzie państwa, tych, którzy się zakwalifikowali, szkolić. Wczoraj wszystkie takie informacje przekazała, rozdaliśmy też harmonogramy tych szkoleń, rozpoczynają się w przyszłym tygodniu. Wszystkie szkolenia będą się odbywać w szkołach naszych 6, tam gdzie najbliższe miejsca zamieszkania. I do końca kwietnia zrealizujemy szkolenie i przekażemy wszystkim zakwalifikowanym komputery też do końca kwietnia. Także no niestety, tak jak wójt przed chwilą powiedział, jak na początku nie mogliśmy uzupełnić tych 240 osób, to teraz po nowym roku zrobiło się tak,
że już mamy potrójnie jest lista rezerwowa, także jeśli ktoś w międzyczasie zrezygnuje albo nie spełni wymogu, to będziemy mogli z tej listy rezerwowej osoby kwalifikować. Wszyscy chcą jeszcze do domu, do rodziny, tak? To bardzo, bardzo serdecznie chciałbym wszystkim podziękować za udział w dzisiejszym zebraniu, za stworzenie takiego bardzo dobrego wizerunku i taką obywatelską postawę. Dziękuję bardzo. Uważam zebranie wyborcze w sołectwie Nieporęt za zamknięte. Dziękuję bardzo.